W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Witam, Tomasz Jabłoński z tej strony, kategoria wagowa 76 kg. Pierwszy trening polegał głównie na sparingach, później były rozluźnienia na workach, skakanka, ale głównie chodziło o przygotowanie sparingowe, wyrzucie dystansu i ciężka praca, tak by przyzwyczaić się do tych 5 rund już. Dłuższy dystans niż normalny amatorski, więc trzeba się przyzwyczaić i przestawić z amatorskiego boksu. Dzisiaj sparowałem z Mateuszem Trycem, z Gardzielikiem Kantynem i Michałem Gierleckim. Na sparingu głównie chodziło o wyczucie dystansu i pracę nóg, żeby już się więcej ruszać, już być bardziej aktywnym i wytrzymać te 5 rund, się przyzwyczaić w dobrym tempie, żeby przeboksować się 5 rund. Już za dużo kondycji nie poprawiłem, bo już mało czasu zostało, ani siły, więc mi się szybkość teraz została i wyczucie właśnie to oczko, że tak powiem, w sparingu. Już coraz lepiej idzie, już nie czuję zmęczenia takiego. Mamy dietetyka, opiekę dietetyka, więc jest bardzo dobrze. Zawsze boksowałem kondycyjnie i był to atak głównie, ale teraz chcę już trochę spokojniej z głową zaboksować jak w zawodowym boksie, po prostu już celniej, nie wszystko w chaosie, tylko już boksować zawodowo, tak powiem. Nie, no już można powiedzieć, że z każdym się znamy już od jakiegoś czasu dłuższego. Ja już większość zawodników znam od paru lat, więc atmosfera jest dobra, mieszkamy razem w jednym domu. Jakoś się docieramy jeszcze, wiadomo, bo to dużo osób w jednym mieszkaniu, to trzeba się dotrzeć, ale jest dobrze. Żadnych napiętych atmosfer między nami. Wszyscy koleżeńsko wspieramy się i myślę, że głównie tu chodzi o wspólny sukces, nie pojedynczy, więc bardzo dobry pomysł, na pewno da nam dużo doświadczenia i myślę, że no, trzeba było coś poprawić może w naszym boksie amatorskim, bo jest kryzys po prostu i myślę, że to jest jedyny trafny teraz pomysł, żeby wystartować i łapać doświadczenie tam, no bo nie ma innej możliwości. Właściwie.